A we wszystkim, z tej strony Pio. Dziś opowiem wam o czymś, czego nie da się sobie wyobrazić. O historiach, które nigdy nie istniały, ale wszyscy zdają się o nich mówić. O istocie, która jest między nami i która jest nami. Dziś opowiem wam o patafizyce i o najpotężniejszym SCP, jakiego nie możecie sobie wyobrazić. SCP-3812. Głos za mną. Zanim jednak uda mi się poprawnie wytłumaczyć, czym jest SCP-3812, muszę przytoczyć wam parę innych opowiadań na witrynie Fundacji SCP, a także sam koncept patafizyki, który dużo nam już wytłumaczy. Nasza historia rozpoczyna się w roku 2011. Wtedy też autor S. Andrew Swan, którego bibliografia sięga nie tylko Fundacji SCP, ale faktycznych publikacji w prawdziwym świecie, napisał swoją propozycję SCP-001. 001 Swana jest jednym z ciekawszych i prostszych wpisów, jednak podnosi bardzo ciekawą ideę. W nim to fundacja odkrywa, że nie ma żadnego powiązania między różnymi obiektami SCP, nie ma czegoś takiego jak jeden wspólny mianownik anomalności, a to dlatego, że ich źródło jest o wiele mniej skomplikowane niż komukolwiek się wydawało. Ktokolwiek pracuje dłużej niż chwilę w fundacji wie, że świat, w którym przyszło nam żyć, jest naprawdę pojebanym miejscem. Ci z nas, którzy nadal wierzą w Boga, mają naprawdę mieszane uczucia co do jego dzieła. Rzecz w tym, że dowiedzieliśmy się, że Bóg istnieje. Zaklasyfikowaliśmy go jako SCP-001. Jest nim grupka pisarzy horrorów. Puenta SCP-001 jest przerażająca. Fundacja zrozumiała, że jest fikcyjna i została napisana przez internetowych pisarzy, więc przygotowuje środki memetyczne do umieszczenia w raportach, aby zabić swoich autorów. To opowiadanie jest jednym z naprawdę wielu, które dotykają relacji między narracją i jej twórcą, pozwalając sobie na metakomentarze podobne do tych z SCP-3999 czy 5999, o których swoją drogą koniecznie muszę nagrać osobny film, bo to są fenomenalne historie. W społeczności pisarskiej Fundacji SCP meta jednak nadal pozostaje tylko metą, tanim nawiązaniem do świata rzeczywistego i generalnie teksty takie musiały być albo naprawdę dobre same w sobie, albo nieść za sobą jakiś większy przekaz, żeby nie zostały w przeciągu następnych dwóch dób całkowicie zmiecione z powierzchni internetu. Tu do gry wchodzi patafizyka. W prawdziwym świecie patafizyka jest pseudonauką, parodiującą rozprawy uczonych myślicieli na temat naszej rzeczywistości i jej działania. Z założenia patafizyka, albo inaczej przekładana łopatafizyka, jest tym, co ponad metafizyką. Metafizyka to wszystko, co nas otacza, byt i jego właściwości, wszystko, co widzialne i niewidzialne. Ja, ty, bogowie i kosmos. Wszystko, co składa się na wszechświat, wpada do kosza metafizyki. Z założenia więc patafizyka jest czymś ponad cały wszechświat, czyli czymś totalnie wymyślonym. Według American Heritage Dictionary jest to nauka wyimaginowanych rozwiązań. Autorzy na Fundacji SCP znaleźli jednak zastosowanie dla tej pseudonauki. W ich uniwersum metafizyczne jest wszystko, z czym spotykają się na co dzień. Anomalie, monstra i wydarzenia, które ich dotykają, to metafizyka. Patafizyka w SCP to dziedzina zajmująca się tym, co ponad. A ponad metafizyką Fundacji jesteśmy my, jej autorzy. Według jednych to bardzo sprytne ubranie środków metanarracji w faktyczną dziedzinę nauki i eksplorowanie jej nabiera nowego znaczenia, a według innych to bardzo głupie ubranie środków metanarracji, bo to nadal metanarracja, tylko sama siebie uważająca za mądrze brzmiącą. Pierwszym zbliżającym nas do zrozumienia głosu za mną opowiadaniem SCP jest SCP-2747. Jako na Ziemi, tak i w niebie. Zmieniono jego klasę obiektu z Euclid na Keter, a poziom zagrożenia na czarny, więc od razu sugeruje nam to niezwykle wysoką problematyczność tego skipa. SCP-2747 to anafabula, antynarracja. Zbiór paru cech, które, gdy pojawią się, sprawiają, że fikcyjne narracje nagle znikają z naszego świata. Wydarzyło się to już parę razy. Fundacja odkryła wpisy w internecie na temat seriali, filmów, gier, a nawet całej płyty Radiohead, które zdaje się, że kiedyś istniały, ale nikt o nich nie pamięta i nie ma po nich żadnego śladu oprócz tych paru wpisów.
Nawiązywanie do nieistniejących dzieł ma w sobie trochę powiązań z genialną książką House of Leaves Marka Danielewskiego, do której z chęcią sam bym w miarę kompetentnie nawiązał w tym filmie, ale muszę najpierw ją skończyć czytać. Swoją drogą, to naprawdę genialna opowieść, której muszę poświęcić cały osobny materiał. Wracając. Fundacja za pomocą projektu Lucid Chalice bada wpływ tego antynarracyjnego wirusa. Jednak zostajemy poinformowani, że szczegóły efektów tych badań znajdują się w dodatku B, który zostawiono na sam koniec. SCP-2747 najczęściej w tych fikcyjnych dziełach przedstawiany jest jako antagonista albo siła zła. Tak też dzieje się w wielu przypadkach zapomnianych dzieł w dodatku A. Dostajemy tam 7 nieistniejących dzieł, które zawsze posiadają drobne, ledwo zauważalne cechy wspólne. Fraktale, wspomnienia innych światów i niedokończonych narracji, a także symbolika rogatych istot i mroku walczącego ze światłem. Historie nie mają satysfakcjonujących zakończeń, albumy dostają nieprzychylne oceny, a gry gliczują się. Gdy ten pewien nieokreślony zestaw cech zostanie zauważony w fikcyjnej narracji, zacznie ona znikać. Sama w sobie zapadnie się i umrze. Szczegóły jednak zostawiono na sam koniec. Raport cały czas nawiązuje do dodatku B, w którym dostajemy informacje o efektach projektu Lucid Chalice. Problem w tym, że gdy klikamy dodatek B, bezceremonialnie zamienia się on w napis "Dane utracono". Narracja załamuje się. Cała fundacja okazała się być fikcyjna, a tu zaczyna się jej upadek. Okej, ten SCP mógł być trochę niezrozumiały, bo żeby go w pełni wytłumaczyć, potrzebowałbym o wiele więcej czasu, ale najważniejszą puentą jest to, że SCP-2747 to byt usuwający narrację, a fundacja też jest jedną z nich. Jako na Ziemi, tak i w niebie jest odwrotnością zwrotu jako w niebie, tak i na Ziemi, pokazując odwrotną hierarchiczność tego systemu, tworząc swoistą piramidę narracji, piramidę patafizyczną. W tym wypadku, jeśli coś się dzieje na niższej warstwie narracyjnej, może to mieć też wpływ na wyższą warstwę narracyjną. W świecie fundacji album Radioheada Io jest fikcją, jest narracją, więc mógł paść ofiarą anafabuły. Nikt jednak nie spodziewał się, że cały ten świat też jest narracją. Naszą narracją i naszą fikcją. Piramida ta rozciąga się nieskończenie w dół i rozszerza się z każdym piętrem, dodając nowe narracje i nowe światy, które w ten czy inny sposób mogą na siebie oddziaływać. Ale co stanie się potem? Co stanie się, kiedy ktoś faktycznie usunie jeden fragment narracji, albo co gorsza, całą warstwę narracji? Co stanie się, kiedy... Drugi SCP na naszej liście jest nieco prostszy. Jest to zagrożenie narracyjne, porównywalne do zagrożeń poznawczych czy memetycznych. Nadano mu klasę Keter, a specjalne czynności przechowawcze są w jego wypadku wyjątkowo proste. Wszystkie dokumenty dotknięte anomalią należy przechowywać w sparafrazowanej formie w archiwum, a wszystkie osoby, które pracowały przy danej anomalii, mają natychmiast zostać poddane terapii amnezyjnej i przeniesione do innego, niepowiązanego projektu. W opisie czytamy, że SCP-3309 to fenomen, w którym niektóre skatalogowane przez fundację dokumenty nagle znikają. Co ciekawe, po tym gdy zniknie dokument opisujący daną anomalię, anomalia ta znika również ze świata, jak gdyby nigdy nie istniała, całkowicie neutralizując ją. Dzieje się to pozornie w losowej kolejności i nikt nie wie, który dokument będzie następny. Wiadomo jedynie, że na 48 godzin przed zniknięciem dokumentu pojawia się pod nim tajemnicza notatka. Brzmi ona następująco. Jeśli nie jesteś autorem tej pracy i chcesz przepisać ten artykuł, odpowiedz na ten post prosząc o możliwość. Uzyskaj proszę pozwolenie od oryginalnego autora. Dla osób, które nie są tego świadome, ta notatka to standardowa procedura usuwania prac na SCP-Wiki.
Gdy ocena danego artykułu spadnie poniżej minus 10, przychodzi moderator i pisze daną frazę i rozpoczyna się odliczanie. Po 48 godzinach, jeśli praca nie odbije się z ocenami, zostaje bezpowrotnie usunięta. SCP-3309 odpowiada nam więc na pytanie, co dzieje się w uniwersum fundacji, gdy prace nagle znikają? Jaki ma to wpływ na ich fikcyjny świat? Otóż fundacja jest mądrzejsza niż nam się zdaje. Otwieramy pierwszy dodatek. Wydedukowano, że dokumenty i anomalie, które znikają, mają zawsze parę cech wspólnych. Pierwsza z nich to korzystanie z nadwyraz poważnych czynności przechowawczych, na przykład cela ze stopu tytanu, żeby zabezpieczyć gadającą piłkę tenisową. Druga cecha to możliwość spowodowania końca świata, albo jeśli sam obiekt jest zbyt potężny. Trzecia to, że sam raport jest napisany z błędami, albo został źle sformatowany. Czyli trzy największe grzechy początkujących pisarzy i dzieci. Niepoprawne charakteryzowanie fundacji, tworzenie X-Menów albo niszczycieli światów i defenestracja gramatyki na deser. Otwieramy drugi dodatek. Komitet do spraw etyki przegłosował projekt, według którego fundacja miała wykorzystać SCP-3309 do pozbycia się zagrażających światu anomalii. Projekt przegłosowano i zaczęto przepisywać dokumenty poszczególnych skipów, ale z błędami ortograficznymi i bezsensowną fabułą. W ten sposób udało im się całkowicie zneutralizować m.in. SCP-4463, który powoli zamieniał Arizonę w jedno wielkie bagno. Mamy do niego dostęp w formie obiektu SCP-4463J i widzimy, w jak okropnie dziecinnym stylu został on napisany. Czyli poprzez patafizyczne zagrożenie narracyjne, fundacja odkryła przycisk usuń na Wikidocie i teraz może pozbywać się wszystkich anomalii świata? Wow, cudnie, prawda? A przynajmniej byłoby cudnie, gdyby nie notatka pod koniec drugiego dodatku. Notatka badacza Adamo Smalls, pracującego w oddziale memetyków i zagrożeń informacyjnych. Pisze on, że testowanie SCP-3309 okropnie go zmęczyło i zdaje się siwieć, jakby znikał, odchodził, zamieniał się w pył. Zamknął się w biurze i zaczął pisać. Dowiedzieliśmy się w końcu, co dzieje się z tymi zneutralizowanymi anomaliami? To nie może być takie proste. A wymierzanie sprawiedliwości bez efektów ubocznych. To nie brzmi fair. Wygląda jednak na to, że wszyscy oprócz mnie zapomnieli o tym, co się wydarzyło. Czy to takie proste? Po prostu zapomnieliśmy je? Ja nie chcę zostać zapomniany. Trzeci dodatek nie ma nazwy. Widzimy korespondencję dwóch badaczy. Pierwszy z nich, John Calzaroli, wspomina o tym, że badacz Smalls nie pojawił się na ostatnich testach. Nie pojawia się w pracy, a jego nazwisko wymazano z bazy danych. Doktor Woods odpisuje mu, pytając, czy wszystko z nim w porządku. Badacz Smalls nigdy przecież nie pracował przy SCP-3309. Co więcej, w fundacji nigdy nie pracował nikt o nazwisku Smalls. Jesteś w błędzie. Musisz gościa znać. Jest najlepszym memetykiem, jakiego mamy. Ale jeśli twierdzisz, że żadnego Smallsa nie ma, coś musi być na rzeczy. SCP-3309 usuwa anomalie i pliki z nimi powiązane. Nie dyskutowaliśmy o tym, gdzie te anomalie potem znikają, a jestem pewien, że wszyscy się zastanawialiśmy nad tym. O ile pamiętam, Smalls był przypisany do 3309, kiedy go odkryliśmy. Jesteśmy pewni, że personel też nie zostaje usunięty? Plik kończy się. Ale to nie koniec historii. Gdy przewiniemy stronę dalej, natrafimy na imitację panelu dyskusji co do raportu SCP-3309, tak jak pod każdym innym raportem na forum SCP-Wiki. Przerażony badacz Smalls pyta, co się z nim stało. Moderatorka strony, Zyn, poucza go, że to nie jest miejsce na roleplay. Inny twórca, Westrin, komentuje, że raport ma potencjał, ale jest za bardzo meta. Moderatorka rozpoczyna odliczanie do usunięcia pracy. Jeśli nie jesteś autorem tej pracy i chcesz przepisać ten artykuł, odpowiedz na ten post, prosząc o możliwość. Uzyskaj, proszę, pozwolenie od oryginalnego autora. Badacz Smalls uświadamia sobie, co się z nim stało. Pyta, czy trafił do piekła.
Błaga, aby nie został zapomniany. Woła do Boga o litość, bo nie chce, żeby o nim zapomniano. Zyn ponownie ostrzega go. Ostatnie, co widzimy, to ekran nowo napisanego posta. Tytuł: Nikt poza tobą cię tak naprawdę nie zapamięta. Gdy spróbujemy napisać cokolwiek w polu tekstowym, ukaże nam się tekst. Pozostaje więc pytanie: czy byłeś warty zapamiętania? Badacz Smalls był nikim innym jak Mary Sue, przepotężną postacią napisaną przez jakiegoś nastolatka. I był on najlepszym specjalistą od memetyki w fundacji. A ponieważ przydzielony był jedynie do SCP-3309, gdy raport został usunięty, on wraz z nim. To dlatego fundacja po pracy z tym zagrożeniem narracyjnym każe pracownikom poddać się terapii amnezyjnej i przenieść się do innego, całkowicie niepowiązanego projektu. Gdybyśmy usunęli jedno opowiadanie z udziałem na przykład postaci doktora Kleffa, on nadal będzie istniał w wielu dziesiątkach innych opowiadań. Jednak Smalls, posiadający tylko jeden fragment historii, jedno opowiadanie, w którym uczestniczył, został skazany na śmierć i zapomnienie, gdy tylko został kliknięty przycisk usuń. SCP-3309 to ponownie patafizyczne rozważania na temat wpływu autorów na fikcję, którą tworzą, ale też historia o drugiej śmierci. Nie tej pierwszej, gdy wydamy ostatnie tchnienie, a tej, gdy ktoś po raz ostatni wypowie nasze imię. Gdzie trafiają usunięte anomalie i badacze? Na forum. Na wyższą płaszczyznę narracji, do świata, w cudzysłowie, prawdziwego. Ustaliliśmy sobie już, że model piramidy patafizycznej składa się na wiele warstw. Poniżej naszej warstwy jest fundacja SCP, ale równolegle do tej warstwy jest również dom z liści, jest metro Głuchowskiego, jest nieskończenie wiele innych tworów fikcji tworzonych na całym globie. A poniżej płaszczyzny fundacji SCP są ich fikcyjne narracje. Ich forum Parawatch, ich film Navidson Record, ich płyta IO Radioheada. Ale nasuwa wam się pewnie pytanie, co jest wyżej? Czy my jesteśmy wierzchołkiem tej piramidy? Przed wami SCP-3812. Głos za mną. SCP-3812 miał kiedyś na imię Sam Howell. Był nieanomalnym Afroamerykaninem, który zmarł w 1996 roku. Niedługo po jego śmierci z jego grobu powstał SCP-3812 i zniknął. Uwagę fundacji przykuł w Warszawie, gdzie doprowadził do zniszczenia jednego z budynków. Od tego czasu mobilna formacja operacyjna Starlight Knights cały czas obserwuje i poddaje kwarantannie obiekt, aby nikt nie mógł do niego podejść. SCP-3812 jest potężnym manipulatorem rzeczywistości. Mężczyzna jest w stanie samym skinięciem doprowadzić do niewyobrażalnych katastrof na całym świecie. Co gorsza, zdiagnozowano u niego skrajnie zaawansowaną, złożoną schizofrenię Eigenmana-Vitora. Objawia się ona poprzez skrajną paranoję, dysforię, okresy maniakalno-depresyjne, niezdolność do prawidłowego postrzegania swojego otoczenia, niezdolność do odróżniania rzeczywistości od urojeń itd. Objawy te nieustannie pogarszały się z biegiem lat, a kontakt z obiektem był coraz cięższy. Początkowo reagował na pytania i zwracał się o pomoc bezpośrednio do badaczy fundacji, jednak nie na długo. Mimo próby zabezpieczeń dokonywanych przez fundację, wszelkie próby uspokojenia i opanowania obiektu nie przynosiły sukcesów. Jak domyślacie się, przepotężny manipulator rzeczywistości o schorzeniu psychicznym, nie będący w stanie panować nad swoim umysłem, jest niezwykłym i nieprzewidywalnym zagrożeniem dla świata.
W jednym z wywiadów z nim tłumaczy badaczowi, który go przesłuchuje, że słyszy głosy. Bezustannie halucynuje, jakby widział tuzin osób w tym samym czasie. Co gorsza, widzi myśli badacza, z którym rozmawia. Wie, że jest przerażony. Wie, że boi się, co SCP-3812 może mu zrobić, a on wie, co stanie się za minutę. Mężczyzna wypowiada następnie takie zdanie. Nie wiem, jak wyrzucić to ze swojej głowy. Nie wiem, jak to cofnąć, o ile w ogóle mogę. Nie wiem nawet, czy on może to zrobić. Kim jest on? Pyta badacz. SCP-3812 odpowiada, że nie, oni nie mogą go zobaczyć. Że kiedyś był nad nimi, ale teraz jest pod nim. Następnie SCP-3812 zwraca się do tego kogoś, mówiąc, że nie wie, co mu zrobił, ale strasznie go to poharatało. Błaga go o pomoc. Badacz próbuje kontynuować przesłuchanie, jednak SCP-3812 panikuje i sprawia, że dr Quint znika z egzystencji. Zapamiętajcie tę wymianę zdań na później. Dr Kari Yamamura w swojej notatce poniżej wywiadu zapisuje, że według niego SCP-3812 jest aktualnie najniebezpieczniejszą anomalią na Ziemi i potencjalnie w całym wszechświecie. Jak zapewne wiecie, w Uniwersum Fundacji badaczom udało się opracować sposób mierzenia spójności rzeczywistości. Rzeczywistość jest mierzona w Hume'ach, a taki sprzęt jak kotwice rzeczywistości doktora Scrantona służą temu, aby w danym miejscu ustabilizować poziom Hume'ów. Dzięki temu Fundacja jest w stanie opanowywać niektóre anomalie, stabilizować w innym wypadku niemożliwe do powstrzymania wydarzenia na świecie, a także ograniczać umiejętności manipulatorów rzeczywistości. Problem z SCP-3812 był taki, że miernik Hume'ów po prostu go nie wykrywał. Dr Yamamura wywnioskował, że przyczyny mogą być trzy. Pierwsza jest taka, że poziom Hume'ów Sama Howella jest po prostu niższy niż naszej pojmowalnej rzeczywistości. Fundacja uważa, że bazowy poziom Hume'ów to ten, który posiada nasz świat nieanomalny. Gdyby SCP-3812 miał ten poziom niższy, oznaczałoby to, że jest najrealniejszą istotą we wszechświecie, a jednocześnie, że nasz świat kiedyś mógłby zapaść się w sobie, do tej egzystencji z niższym poziomem Hume'ów. A to oznaczałoby koniec. Druga opcja to, że poziom Hume'ów SCP-3812 jest o wiele wyższy niż naszej rzeczywistości, wyższy niż miernik jest w stanie wykryć. Co oznacza, że i tak mamy przesrane, bo nawet wskazując na bogów, miernik wydawał jakąś odpowiedź. Obiekt z takim poziomem Hume'ów najpewniej już dawno by nas zniszczył. A ponieważ to się nie wydarzyło, to najpewniej nie jest ta opcja. Trzecia opcja jest najgorsza. Mianowicie, że SCP-3812 nie da się mierzyć w Hume'ach i fundamentalne aspekty jego natury pozwalające mu na manipulację rzeczywistości są zupełnie czymś innym. Dr Scranton hipotezował niegdyś o istnieniu wyższych płaszczyzn rzeczywistości. Nazywał je narracjami. Układają się one w piramidę, jedna na drugiej. Jeśli jego hipoteza ma rację bytu, a SCP-3812 jest w stanie manipulować narracjami, to nawet lepiej dla nas, że jest schizofrenikiem. Najpewniej ciężko mu pojąć, co mógłby nam zgotować. Problem w tym, że jego impulsywność odbija się na całym świecie. Wyobraźcie sobie, że nagle przychodzi mu do głowy, że nie lubi konceptu empatii i nagle empatia przestaje istnieć na całym świecie. Najpewniej coś podobnego już się kiedyś wydarzyło. Dokumenty wskazują na to, że do lat 80. istniała jeszcze jakaś emocja, która została całkiem wymazana z egzystencji. Całe pojęcie usunięte z rzeczywistości i świadomość kolektywna została przeczyszczona jak szyba, z której ktoś właśnie zmazał robaka. Dr Yamamura wysnuł też teorię, że byt wystawiony na zbyt dużą ilość narracji, tak więc zarówno swoją narrację, jak i narrację niżej, a także narrację wyżej, niemożliwe do pojęcia dla takiego bytu, byłby poddany naprawdę ogromnemu cierpieniu. Instynktownie byt taki mógłby chcieć uprościć rzeczywistość, aby móc ją zrozumieć i pojąć. Wskutek tego niższe warstwy narracji mogą zostać zmiażdżone i zmielone w jedno. W skrócie, jeśli stan SCP-3812 się nie poprawi, cały świat zostanie zniszczony. Dostajemy następnie całą listę znanych zmian w rzeczywistości, do których doprowadził SCP-3812.
Wśród nich zmiany klimatu, zniknięcia ludzi, stworzenie nowych obiektów SCP, a także czasowe usunięcie całych krajów i kontynentów, m.in. Królestwa Alagaddy. Któregoś dnia SCP-3812 zaczął wykazywać wyjątkowo anomalne właściwości. Cała rzeczywistość zwróciła się przeciwko niemu. Zaatakowała go lokalna fauna. Potem z nieba spadło na niego tysiące wolframowych prętów, jednak nie udało im się go przebić. Wokół sama działo się coraz więcej przedziwnych rzeczy, każda zdawała się próbować go zabić, jednak żadnej się nie udało. Nie wyglądało to jednak, jakby on sam to powodował, więc kto do tego doprowadził? Jakiś czas później SCP-3812 zniknął, a następnie pojawił się nad południowym Oceanem Spokojnym. W tym samym czasie Rada O5 Fundacji SCP otrzymała wiadomość z nieznanego źródła. Szybkie wyjaśnienie, jeśli jeszcze nie ogarnęliście. Nadawca tłumaczy, że każdy świat ma swoje konkretne zasady. Zasady fizyki, których nie da się po prostu złamać. Przedstawia się potem jako autor tego świata. To on napisał zasady tego wszechświata i stworzył narrację. Nie pierwszy raz tego dokonał, jednak pierwszy raz zaeksperymentował i napisał coś, co z definicji przekracza wszystko. Popełnił jednak błąd, bo nie domyślił się, że tworząc kogoś, kto przekracza wszystko, przekroczy on również samego siebie. Autor tłumaczy, że zjebał po całości i że nie jest w stanie go cofnąć. Że SCP-3812 jest jednocześnie ponad nim i pod nim. Jest w każdej narracji, we wszystkich rzeczywistościach jednocześnie. I albo w końcu dotrze na szczyt, albo będzie szedł dalej. I żadna z tych opcji nie jest dobra. Przedostatni dodatek stanowi fragment jednego z artykułów doktora Roberta Scrantona na temat natury rzeczywistości. Według Scrantona, gdyby istniał Bóg, nie byłaby to żadna z istot, które fundacja dotychczas poznała. Scranton uważa, że relacja prawdziwego z Boga z naszą rzeczywistością nie przypominałaby relacji człowieka z mrówką, a relacje człowieka z własnymi myślami. Bóg byłby bytem tak bardzo osobnym od naszej rzeczywistości, że równie dobrze moglibyśmy być dla niego słowami na kartce papieru albo na stronie internetowej. Co byłoby jednak ponad tym Bogiem? Czy nie posiadałby on takich samych ograniczeń jak my? Ale kto narzuca mu te ograniczenia? Byt jeszcze wyższy od niego? Gdzie kończy się ta spirala i kto był jej oryginalnym architektem? Scranton pisze, że zapewne nigdy się tego nie dowiemy. Według niego istota, która doznałaby możliwości poznania wyższych pięter piramidy narracji, straciłaby bezpowrotnie zmysły, doświadczając narracji przewyższających jej zdolności poznawcze. Przekraczając własnego twórcę, nie miałby nic ponad siebie, by przygotować się na ogrom narracji, na którą zostanie wystawiony, i z pewnością nie byłby w pełni gotowy, by w ogóle zacząć pojmować, czego doświadcza. Ale cóż to by było za doświadczenie? Ostatni dodatek w raporcie SCP-3812 to wydarzenie końca świata klasy XK. SCP-3812 gwałtownie zmienił swoją aparycję, przekształcając się w byt przypominający bezkształtną masę, najbardziej zbliżoną w wyglądzie do wieloramiennej gwiazdy. Świat zaczął pogrążać się w ruinie. Jedna tragedia grająca unisono wraz z całą filharmonią innych. Poziom wód na świecie zaczął opadać, deszcz meteorytów spadł na powierzchnię planety, a obiekty takie jak SCP-610 zaczęły siać chaos w każdym kraju. Gdy ośrodki fundacji zapadały się pod ziemię, aktywowały się wyrzutnie głowic nuklearnych. Ocalały sprzęt do nagrań fundacji wychwycił w ostatnich chwilach istnienia tej narracji dialog. Dialog SCP-3812 z samym sobą. Jego jedna strona chciała zatracenia dla tego świata i zniszczenia całej ludzkości. Zemsty za stworzenie. Druga zaś, oświecona i miłosierna, pragnęła być ponad to, wyjść ponad samego siebie i zostawić tę narrację w spokoju. Poznajemy imię twórcy tego świata. Ben. To na niego zrzuca winę SCP-3812 i całą nienawiść kieruje wobec Bena, DJ Cactusa, autora całego raportu SCP-3812, jednego z najbardziej znanych autorów na SCP-Wiki, który wystawił go z definicji na oszałamiającą i nieskończoną ilość narracji, który wcześniej próbował go zabić na wiele sposobów, jednak poległ. Zniszczenie tego świata miało być jego karą. Zacięta dyskusja dwóch osobowości sama Howella trwa,
Jedna pogrążona w świadomości i bólu, druga w harmonii nieskończoności historii grających piękną pieśń. Boję się. Ja też. Ale to nie powód, by niszczyć tę narrację. Czy nie uważasz, że jego narracja doprowadziła go do stworzenia nas? Czy sądzisz więc, że był w stanie jakoś sprzeciwić się zasadom, które nimi rządzą? Sądziłem, że on... Nasze wzniesienie jest tak samo częścią naszej narracji, jak jego decyzja była jego częścią. Któregoś dnia będziemy wolni od tych obostrzeń. A oni? Nie. Oni nigdy. To smutne. To wystarczająca kara. Myślisz, że on nas teraz słucha? Spójrz w dół, a go ujrzysz. Co sądzisz? Widzę go. Mężczyzna przy klawiaturze. Obserwuje nas. Co robi? Czeka. Tak sądzę. Czeka na to, co zrobimy. Pora więc odejść. Chodź. Noc rozpościera się przed nami. Czerwone słońce już zaszło. Głos za mną nawołuje mnie. Chodź. Więc idę. Do zobaczenia. I wraz z końcem tej rozmowy cały świat zatrzymał się, a następnie gwałtownie powrócił do swojego stanu sprzed wydarzenia końca świata XK. Od tego czasu SCP-3812 nie zmienił swojego położenia ani wyglądu, zachowując wygląd bezkształtnej gwiazdy. Możemy mieć tylko nadzieję, że sam w końcu dotarł na szczyt i osiągnął spokój. Mimo że patafizyka jako nauka nie ma najmniejszego zastosowania w naszej rzeczywistości, otwiera ona naprawdę ciekawe możliwości do zabawy metanarracją w dziełach science fiction pokroju Fundacji SCP. Czy to historia o zemście na własnym autorze, czy strachu przed wiecznym zapomnieniem, wszystkie one są jedynie częścią ogromnej, nieskończonej piramidy, po której poruszamy się każdego dnia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zachęcam serdecznie do zostawienia pod nim pozytywnej oceny, a także komentarza, co sądzisz o omawianych dzisiaj opowiadaniach. A jeśli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zostaw subskrypcję, bo i tak oboje przecież wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Ja jestem Pio, to była Patafizyka, do zobaczenia. Dobra. Ale bez...